W tym wideo poruszę problem, jaki lekarz powinien wydać zaświadczenie o lęku wysokości dla osoby, która ma przejść badania medycyny pracy, która podchodzi do badań medycyny pracy, no i prawdopodobnie będzie pracować też na wysokości. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Zatrudniając się w firmie sprzątającej, miałem robione wstępne badania, jednak nie byłam badana przez neurologa. Według lekarza nie posiadam żadnych przeciwwskazań do pracy. Mój problem polega na tym, że trafiłam na rejon, który jest objęty dużymi wysokościami. Niestety, przez mój lęk wysokości nie jestem w stanie wykonywać części powierzonych mi zadań. Całą sprawę zgłosiłam do mojego pracodawcy z prośbą o przeniesienie mnie na inny rejon. Okazało się to jednak niemożliwe i jedynym sposobem na uniknięcie tejże pracy na wysokościach jest doniesienie przeze mnie zaświadczenia o lęku wysokości. Bardzo proszę o pomoc, iż nie wiem, do jakiego lekarza mam się zgłosić z takim problemem. No, dodam, że lekarz medycyny pracy odmówił mi wydania takiego zaświadczenia. Pozdrawiam z góry. Dziękuję. Zasadniczo sprawa różnego rodzaju lęków jest w kompetencjach lekarzy psychiatrów, no i do takiegoż to specjalisty udałbym się, aby uzyskać stosowne zaświadczenie. Dobrze byłoby, gdybyś już miał czy miała stosowne leczenie wcześniejsze, czy badanie wcześniejsze. No jeżeli nie, o ile pamiętam, psychiatrzy są bez skierowania od lekarza rodzinnego, no i trzeba po prostu się tam udać i o coś takiego poprosić. Natomiast no, osobiście, gdyby taki pacjent trafił do mnie, no, samo stwierdzenie z wywiadu lekarskiego, oczywiście potwierdzone jakimś tam podpisem, no, że ma takie lęki, że masz takie lęki, no, wystarczyłoby mi do zdyskwalifikowania cię z tej pracy i to ze względów BHP. Sam jestem właścicielem takiego lęku, posiadam taki lęk, no, bardzo źle się czuję w ogóle patrząc gdzieś tam niżej, czy nawet na ludzi pracujących na wysokości, nie mówiąc, że tak powiem, o jakiejkolwiek zdolności do wykonywania takiej pracy. Natomiast w ostateczności możesz posiłkować się zaświadczeniem od lekarza rodzinnego, jeżeli powiedzmy specjalista psychiatra jest nieosiągalny, czy ten termin do psychiatry jest jakiś kosmiczny, czy nie ma go w twojej miejscowości i wiązałoby się jednak to ze sporą fatygą. Także na tym kończę, jak to wideo ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. No, jak nie jesteś subskrybentem mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy, nie masz powodu do zmartwień, no, nikt nie jest idealny i możesz dokonać subskrypcji już teraz. Tutaj są po mojej prawej, po twojej stronie lewej linki do mojego kanału. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Troszeczkę się dziwię postępowaniu tego lekarza, no mimo wszystko są to jakieś sprawy bezpieczeństwa. No ale być może sprawa wyszła później, być może pracodawca napisał, że to jest praca na wysokości do 3 metrów. To by jakoś tam uzasadniało brak neurologa. No dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak tenże lekarz zadecydował.